Dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie na kolejnym panelu w dniu dzisiejszym, panelu drugiej sesji plenarnej pod nazwą Panel Optymistyczny Samorządowa Szkoła Cyfrowa. Nowe rozdanie. Myślę, że optymizmem z naszej strony było to, że zaczniemy o czasie. Przepraszam za opóźnienie, ale mam nadzieję, że wynika ono z ogromnego zainteresowania, jakim cieszyły się poprzednie sesje. Dlaczego optymistycznie? Pogoda jest fajna, jesteśmy w Gdańsku, to wszystko się jakoś tak dobrze udaje. A optymistycznie również dlatego, że po wszystkich kolejnych konferencjach lat poprzednich ja mam takie wrażenie, że konferencje miasta w internecie napawają pewnym optymizmem i to jest najlepsze miejsce do tego, żeby zaprezentować Państwu osiągnięcie. Zaprezentować to, że rzeczywiście nam się coś udaje. To nie jest tak, że wszystko jest źle, to nie jest tak, że nie można zachować czy wypracować żadnych standardów, to nie jest tak, że wszystkie działania, które podejmowane są na polu wprowadzania ICT do edukacji są złe. I to chcielibyśmy dzisiaj pokazać. Chciałbym, żebyśmy stąd wszyscy wyszli w takim dobrym nastroju, w nastroju, który zapadnie nam w umysły i da siłę na najbliższe lata do tego, żebyśmy rzeczywiście coś zrobili. Nie przedłużając, ponieważ rzeczywiście czasu mamy dość mało, a bardzo chciałbym, żeby zostało jak najwięcej tego czasu na dyskusję. Chciałbym poprosić panią Joannę Berdzik, podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, o krótkie wystąpienie. Zapraszam, pani minister. Dziękuję. Tak będzie krótkie, bo ja doświadczona pobytami w Gdańsku wiem, że właściwie dużo bardziej ciekawe są potem rozmowy pomiędzy nami, ale jednocześnie chciałam te kilka słów do Państwa powiedzieć. Przede wszystkim bardzo dziękuję, że nazwaliście Państwo ten panel optymistyczny. To jest dla mnie jest przyjemne. Nie, dlatego, że naprawdę jeśli chodzi o to, co robimy w tej dziedzinie, którą dziś się będziemy zajmować na tym panelu, to co jest optymistyczne, to jest to, że jesteśmy wszyscy po pierwsze przepełnieni wielką pasją, żeby osiągnąć sukces, zdeterminowani. I po drugie, co jest bardzo istotne, że udało nam się wspólnie stworzyć środowisko, w którym dyskutujemy o cyfrowej szkole, nie odpowiadając na pytanie czy, tylko odpowiadając na pytanie jak. To jest taka praca, którą ja już jestem trzeci raz w Gdańsku na tych konferencjach, ale którą Państwo pewnie wykonujecie więcej niż ja, ale też chciałabym o niej myśleć, że to jest taka nasza jednak wspólna praca i wspólny wysiłek. I dlaczego warto rozmawiać o tym, jak zorganizować cyfrową szkołę, a nie o tym, czy. Odpowiedź na pytanie, czy jest już dla nas jasna. Stoimy w takiej sytuacji, w której informacje o osiągnięciach naszych uczniów w badaniach PISA są bardzo optymistyczne. Wiemy o tym, że nasi uczniowie osiągnęli naprawdę duży sukces. Ja słyszę pana profesora. Pan profesor obiecywał, że nie będzie dokuczał ministerstwu dzisiaj. Więc te badania PISA są naprawdę optymistyczne. Osiągnęliśmy sukces, nasze dzieci potrafią świetnie radzić sobie z problemami, jeśli chodzi o rozwiązywanie zadań z zakresu przyrodniczego, matematycznego. Zmniejszyła nam się liczba dzieci najsłabszych, zwiększyła nam się liczba dzieci najsilniejszych i wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że temu badaniu towarzyszyło kolejne, mianowicie umiejętność rozwiązywania przez naszych uczniów problemów przy komputerze. I mamy wyzwanie, któremu musimy sprostać. Nasze dzieci nie poradziły sobie z rozwiązywaniem nieszablonowych problemów w nieszablonowych okolicznościach, co oznacza, że cały nasz wysiłek powinien teraz iść w stronę taką, aby jednak ten proces nauczania był dużo bardziej kreatywny i dużo bardziej wykorzystywał potencjał uczniów, którego nie możemy
zadekretować poprzez budowanie im schematycznych ścieżek edukacyjnych. I dobrze, że mamy to wyzwanie. To jest dobre wyzwanie, dlatego że kiedy rozmawiamy z Komisją Europejską i mówimy, potrzebujemy środków na pomoc dla edukacji, to oni mówią, ale o co chodzi? Wasze badania PISA są bardzo dobre. Ale mówimy, ale mamy wyzwanie. Wyzwaniem są umiejętności rozwiązywania problemów przez naszych uczniów przy komputerze. Tym się będziemy dzisiaj zajmować. Mam taką nadzieję, że dojdziemy do wniosków, które będą konstruktywne i które pozwolą nam w sposób maksymalnie optymalny, najlepszy, możliwie najlepszy, zbliżyć polską szkołę do szkoły cyfrowej. Nie po to, żeby w szkole pojawiły się nowoczesne technologie, nie po to, tylko po to, żeby szkoła polepszyła swój proces uczenia, żeby lepiej uczyła naszych uczniów, żeby nasi uczniowie lepiej się uczyli z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Tak więc liczę na owocną dyskusję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, pani minister. Zastanówmy się zatem, czy... Słychać mnie? Okej. Zastanówmy się zatem, czy mamy takie przypadki, którymi można się pochwalić, czy rzeczywiście coś nam w Polsce się udało w sposób szczególny. Chciałem zaprosić pana Darka Andrzejewskiego, dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 we Wrześni, który opowie nam o własnych sukcesach. Ja dziękuję bardzo za zaproszenie do tego panelu i cieszę się, że właśnie w takim panelu optymistycznym mogę wziąć udział. Nazywam się Dariusz Andrzejewski, przyjechałem z Wrześni, z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 we Wrześni, w której od kilku lat realizowany jest projekt Mobilny Nauczyciel, Mobilny Uczeń. I chciałbym się wspólnie z Państwem zastanowić dzisiaj, czy szkole potrzebna jest technologia. Chcę jeszcze skomentować krótko fakt, czy nam się udało. Myśmy to zaplanowali. To nie jest kwestia szczęścia, to jest kwestia chęci do działania. Chęci, które do tego działania biorą się przede wszystkim z pewnej wizji, ale także z znakomitego klimatu, jaki tworzy samorząd terytorialny naszego miasta do tego typu działań. Ten projekt jest takim przykładem właśnie współdziałania szkół, ale przede wszystkim w klimacie dobrej współpracy z samorządem lokalnym. Przyjechałem z Wrześni i bardzo mocno mieliśmy taką pokusę, aby ten projekt nazwać właśnie Cyfrowa Września, ponieważ w kontekście technologicznym w tym mieście dzieje się dość sporo i będzie się działo, o czym też za chwilę będzie mowa. Natomiast chciałbym wskazać na jedną bardzo ważną rzecz, że o Wrześniu ostatnio dość głośno było w mediach z powodu olbrzymiej inwestycji, jaką planuje w tym mieście, właściwie na granicach tego miasta, koncern Volkswagen. Jednym z kryteriów najistotniejszych, te wieści mam od pana burmistrza, wyboru takiej lokalizacji był poziom edukacji, jaki w tym mieście jest zorganizowany, także na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, jak i ponadgimnazjalnym i możliwość stworzenia centrum doskonalenia kadr dla tego zakładu. Pomimo późnej pory chciałbym zaprosić Państwa i zadać pewne pytanie. Pytanie na śniadanie. Ja poproszę o projekcję. Pytanie na śniadanie. Rewolucja już się zaczęła. Cyfrowa szkoła to przyszłość edukacji w Polsce. We Wrześni uczniowie zamienili książkę na tablet, bo tu uczą się z e-podręczników. Możemy wchodzić na internet, wyszukiwarkę, i możemy wchodzić na różne zadania i rozwiązywać je. Możemy szybko to zrobić, bo jeśli byśmy miały książki
zajmowałoby to o wiele więcej czasu. Nie muszę się uczyć na pamięć, tylko się bawię i tak jakoś wiedza mi przychodzi do głowy szybciej. Uczą się na błędach, czyli coś jest pokazane, że jest źle, no to muszę dojść do tego, żeby zrobić dobrze. Nauczyciel nie musi już cały czas prowadzić ucznia za rękę, tylko daje mu troszeczkę swobody i uczeń może realizować się sam. Już od września 2015 roku szkoły dostaną dostęp do 14 przedmiotów wszystkich etapów edukacyjnych oraz 2,5 tysiąca uzupełniających je multimedialnych pomocy naukowych. Materiały będą dostępne na portalu www.epodręcznik.pl. Pracujemy zarówno z nauczycielami, jak i z uczniami. Mamy takie zaprzyjaźnione szkoły. Na bieżąco sprawdzają, jak te treści, jak te interfejsy, które są budowane, będą się zachowywać w docelowym podręczniku. Rewolucyjne zmiany w szkole we wrześniu objęły również organizację zajęć, a elektroniczny dziennik ma przede wszystkim zapewnić stały kontakt z rodzicem. Możemy na bieżąco śledzić postępy naszych dzieci, możemy na bieżąco komunikować się z nauczycielami. To jest bardzo fajna forma takiego wsparcia nas i nauczycieli. Dzięki cyfryzacji szkół uczą się nie tylko najmłodsi, ale też rodzice i nauczyciele. Portal Wiedzy Scolaris zawiera materiały edukacyjne zgodne z nową podstawą programową, a międzyszkolne sieci współpracy skupiające nauczycieli z blisko 400 szkół pozwalają wymieniać się doświadczeniami w stosowaniu nowoczesnych form nauczania i komunikacji. Staramy się, aby proces dydaktyczny uatrakcyjniać dzieciom również młodszym, wprowadzać ich w ten świat, ale przede wszystkim dawać im radość z tego, że mogą się ciekawie i przyjemnie uczyć. Rządowy program Cyfrowa Szkoła jest realizowany ze środków budżetowych oraz Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz regionalnych programów operacyjnych. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli prowadzący pozwoli mi, na koniec mojego wystąpienia chcę zaprezentować film przygotowany nie przez profesjonalistów z Telewizji Polskiej, ale przez uczniów z naszej szkoły. Chciałbym króciutko opowiedzieć o tym, w jaki sposób dochodziliśmy do pewnych finalnych rozwiązań i opowiem właśnie o tym, co było jakby kluczowym powodem dla wejścia w ten projekt, dla tworzenia jego. Jakie były kluczowe decyzje przy podejmowaniu przy tworzeniu tego projektu, co decydowało. Jaki model przyjęliśmy w końcu, ale także chciałbym powiedzieć o bardzo dwóch istotnych czynnikach sprzyjających przy rozwijaniu tego projektu. Na koniec chciałbym opowiedzieć o korzyściach nie tylko wynikających z tego projektu, ale także w ogóle korzyściach wynikających z budowania środowiska technologicznego w szkole. I jeśli, jak już wspominałem, prowadzący mi pozwoli, to pokażę efekty pracy dzieci, jakie w tym środowisku można osiągać. Chcę jednak wrócić do nazwy projektu nie bez przyczyny. Standardowo słowo mobilny kojarzy nam się z takimi właśnie przymiotami jak motoryczny, ruchomy. Natomiast jeśli przyjrzymy się temu z takiej perspektywy bardziej humanistycznej, popatrzmy, że zresztą za słownikiem synonimów to może być ktoś aktywny, żwawy, czynny, zaradny, przedsiębiorczy. Jeśli w ten sposób spojrzymy na ten projekt, będziemy mieli też pytanie o jego celowość. Czy my nie chcielibyśmy w szkole mieć tego typu uczniów? Czy nasz absolwent, niezależnie od poziomu szkoły, nie powinien cechować się tego typu walorami? W końcu też mobilny to taki, który znajduje się, potrafi się odnaleźć w środowisku nowych technologii, w środowisku Web 2.0. Wspominałem o bardzo ważnej rzeczy, zwłaszcza w kontekście stosowania technologii na poziomie szkoły podstawowej najmłodszych dzieci w poprzednim panelu, mianowicie o pewnej odpowiedzialności związanej z tym, jak te treści przekazywać, jak je może dozować i jak stosować, ale przede wszystkim jak bezpiecznie wprowadzać uczniów w to środowisko, jak uczyć kultury korzystania z nowych technologii od najmłodszych lat, bo tak właśnie takie efekty uzyskamy właśnie wśród absolwentów szkół, a w końcu beneficjentów tego środowiska i beneficjentów tego wszystkiego, co nazywamy społeczeństwem informacyjnym.
Krótko o początkach, mianowicie w naszej szkole i w szkołach w naszym mieście sytuacja wyglądała na początku do 2009 roku, gdzie rozpoczęliśmy realizację projektu. Myślę, że podobnie jak w większości, nie boję się użyć tego słowa, szkół w Polsce w tej chwili. Czyli były stacjonarne pracownie komputerowe, centra multimedialne, jakieś sieci tworzone ad hoc na takie lokalne potrzeby. Nie było to zorganizowane według jakiegoś konkretnego planu. Nie było również odpowiednich urządzeń, które pozwalały tą infrastrukturą zarządzać, a w odniesieniu do pewnych kompetencji nauczycieli, no nie ukrywajmy, to zainteresowanie stosowaniem technologii było niewielkie. Głównie przejawiało się właśnie wśród takich przedmiotów informatycznych czy na językach obcych. Uznaliśmy, że jest to poważny problem. I tak jak profesor Sysło mówi, że najważniejszą technologią w szkole jest nauczyciel, to tworząc projekt uznaliśmy właśnie, że najistotniejszym elementem w tym projekcie mają być właśnie nauczyciele. Próbowaliśmy znaleźć odpowiedź na pytanie, w jaki sposób zaktywizować nauczycieli, w jaki sposób spróbować przekonać ich o sensowności pojawiania się technologii, ale przede wszystkim do tego, aby również sensownie, zgodnie z pewną pragmatyką, metodyką wykorzystywać tę technologię do poprawy jakości kształcenia. I tak właśnie od 2009 roku realizujemy nasz projekt. Na potrzeby projektu rozpoczęliśmy od prostej rzeczy. Zdecydowaliśmy w 3 szkołach, że zostanie wprowadzony elektroniczny system dokumentacji przebiegu nauczania, dzisiaj w skrócie mówimy e-dziennik. Na potrzeby tej usługi, tej pierwszej usługi, wybudowano w szkołach infrastrukturę sieciową, spowodowano powstanie takiej wydzielonej sieci energetycznej, która gwarantuje nam bezpieczeństwo całego tego systemu, mianowicie chociażby w tak prozaicznej sytuacji, kiedy pani woźna włączy czajnik, to my mamy pewność, że wtedy w szkole nadal będzie internet. Wdrożono także usługi, poczta elektroniczna, kalendarze, dziennik, o którym mówiłem, ale także realizowano taki wewnętrzny plan doskonalenia. Chcę powiedzieć również o tym, że każdy uczeń, każdy nauczyciel i każdy pracownik administracji na tym etapie miał już dostęp do spersonalizowanego konta dostępowego w sieci szkolnej, ale także do spersonalizowanego dostępu właśnie do tych usług, o których tutaj wspomniałem. Przykładem takiej usługi może być kalendarz, który służy mi jako osobie zarządzającej placówką do organizowania pracy rady pedagogicznej, pracy uczniów, także uczniów, których uczę, bo nadal mam kontakt z uczniami, chodzę na normalne lekcje i pracuję z nimi, ale także do zarządzania jakby procesem udostępniania sprzętu tej technologii. Tworzymy sobie takie kalendarze, w których każdy nauczyciel może zaplanować sobie, kiedy wejdzie, kiedy zabierze mobilne pracownie, których w tej chwili w szkole mamy 4 i będzie mógł z niej korzystać. To jest taki, również profesor Sysu mówił o osłabionym modelu 1:1. Idziemy po urządzenia wtedy, kiedy je potrzebujemy. I każdy może zaplanować sobie to w dowolnym czasie. To jest bardzo ważne pytanie, ponieważ pokazuje, jak istotne jest zaangażowanie właśnie samorządu. To jest jeden z tych sojuszników projektu, który u nas jest realizowany. Samorząd gminny. Otóż do 2012 roku samorząd w 3 szkołach zainwestował takie kwoty pieniędzy. Nie liczę udziału gimnazjum numer 2 w takich projektach jak E-Szkoła Wielkopolska czy moja szkoła E-Wielkopolska, bo to były jakby projekty niefinansowane z budżetu gminy. Natomiast ta kwota to około 600 tysięcy złotych. Niby niewiele, natomiast chcę powiedzieć, że opłaciło się zainwestować. Przynajmniej w kontekście mojej szkoły. Dlaczego? Dlatego, że pojawił się nowy sojusznik projektu, czyli projekt Cyfrowa Szkoła, pilotażowy. I w tym projekcie jednym z ciekawszych pomysłów było to, że samorząd lokalny naszego miasta zdecydował, że zabezpieczy wkład własny dla wszystkich szkół podstawowych i umożliwi im aplikację do pilotażu. Tak się złożyło, że 3 szkoły wykorzystały, właściwie wylosowały tę szansę
i 3 szkoły z naszego miasta zostały beneficjentami pilotażu, co w skali naszego niewielkiego miasta, myślę, było ogromnym sukcesem. To są 2 wiejskie szkoły, ale także moja szkoła. I co mogliśmy zyskać dzięki temu, że wcześniej już zainwestowano w infrastrukturę szkolną, na przykład w mojej szkole? Po pierwsze, udało nam się zainstalować profesjonalną, wydajną, bezprzewodową sieć internetową z wysokiej klasy urządzeniami, które umożliwiają jej zabezpieczenie, zarządzanie tą siecią, ale także przede wszystkim ochronę użytkowników na poziomie indywidualnego użytkownika. Kolejną istotną rzeczą, moim zdaniem jedną z bardziej istotnych, to udało się zatrudnić administratora, który zarządza całą zawartością infrastruktury technicznej tej szkoły. Oprócz tego w projekcie kupiliśmy pracownie mobilne, tablice interaktywne i innego rodzaju sprzęt. Natomiast ja chcę podkreślić, że jednym z najistotniejszych elementów właśnie tego projektu to była możliwość zaopatrzenia szkoły w sieć, zatrudnienia administratora i co najważniejsze, myśmy po zakończeniu pilotażu spowodowali sytuację, w której, o czym Andrzej Grzybowski mówi bardzo często, każdy z naszych nauczycieli ma swój służbowy sprzęt do dyspozycji. Czyli może go zabrać gdzie chce, kiedy chce i korzystać, przygotować się w domu, wakacje. Taką możliwość ma każdy z 40 blisko nauczycieli naszej szkoły. Ja oceniam, że zaangażowanie środowiska szkolnego, głównie mówię tu o nauczycielach, ale także o uczniach, jest ewidentnie widoczne na przestrzeni tych kilku lat. Udało się stworzyć dzięki wdrożeniu tych usług środowisko współpracy i bardzo dobrej komunikacji rodziców, nauczycieli, ale także właśnie uczniów. Na 470 uczniów szkoły blisko 350 rodziców korzysta z usług komunikacji, wykorzystując środowisko dziennika. Jakie technologia, moim zdaniem, podkreślam moim zdaniem, naszej szkole daje korzyści? To, co przed chwilą powiedziałem, jest to kwestia możliwości komunikacyjnych, bardzo szybkiego, zwrotnego komunikatu do rodzica, czy między nauczycielem, czy między uczniami. Indywidualizacja rozumiana dwojako. Przede wszystkim rozumiana jako możliwość różnego tempa pracy uczniów w systemie klasowo-lekcyjnym, ale także pewnego rodzaju odmiejscowienie pracy, czyli spowodowanie, że uczeń może gdzieś zupełnie poza szkołą pracować w swoim tempie. To jest kwestia pracy również modeli przyjętych w pracy, modeli synchronicznych, asynchronicznych i tym podobnych. Usuwanie barier architektonicznych jest raczej rzeczą oczywistą, mianowicie uczniowie niepełnosprawni mają dużo większe szanse na to, żeby uczestniczyć w procesie edukacyjnym jak nigdy dotąd, jak nigdy przed technologią. Ten element jest często krytykowany jako taki element, który jest mało ważny. Być może on jest mało ważny, ale na pewno nie na pewnym etapie edukacji. Uważam, że najpierw należy stworzyć w szkole takie środowisko, żeby dziecko chciało do niej przychodzić i przychodziło do niej z radością. I niewątpliwie środowisko technologiczne powoduje takie zainteresowanie. W szkole nie może być nudy. Jeśli mądrze zastosujemy pewne rozwiązania, to dzieci bardzo chętnie. Powiem wam, że organizacja pracy szkoły i to, co się na przerwach dzieje, dziś wygląda już zupełnie inaczej. Mógłbym długo tu jeszcze o tym opowiadać, ale chciałbym powiedzieć też o bardzo ważnej rzeczy związanej z relacjami. Te relacje zmieniają się. Ja mówię o relacjach między uczniami. My wiemy, że one się zmieniły na przestrzeni ostatnich lat za sprawą dostępu do różnego rodzaju usług, do różnego rodzaju komunikatorów, czy w ogóle za sprawą internetu tak naprawdę najbardziej. Ale zmieniają się też relacje między uczniami a nauczycielami. Ja podam przykład. To jest przykład działania uczniów, którzy wspierają nauczyciela. W takiej sytuacji, kiedy nie zadziałała tablica, nie uruchomił się program, to pierwszym
serwisem dla pana, pani nauczycielki jest uczeń. Potem jest dopiero administrator. I oni wielokrotnie te problemy rozwiązują w bardzo prosty sposób. Takim projektem, który realizujemy od 2010 roku, spinającym trochę właściwie, ja bym powiedział, że to jest taki projekt, ja go nazywam na swój użytek, projekt Matka, to jest projekt szkoły zarządzającej wiedzą. On wpisuje się w działania planowe szkoły, wpisuje się również w działania związane z projektem Mobilny Nauczyciel, ale my w tym projekcie uczymy takich kluczowych umiejętności uczniów. Każdy uczeń naszej szkoły, począwszy od klasy czwartej, posiada indeks i tam zbiera odznaki właśnie tych umiejętności. Uczymy dzieci planować, uczymy dzieci zdobywania wiedzy, jak to robić, też przy użyciu technologii. Uczymy ich technik twórczego myślenia. Uczymy ich, jak siebie prezentować, jak prezentować zdobytą przez siebie wiedzę na lekcji, ale także podczas uroczystości szkolnych, koncertów, meetingów czy przedstawień teatralnych. Uczymy ich także pewnej krytyki w stosunku do siebie i co za tym idzie też tolerancji wobec siebie. Oni po prostu mają za zadanie oceniać samych siebie również. Na koniec szkoły podstawowej każdy nasz uczeń, jeśli wykaże się odpowiednią, że tak powiem, aktywnością w tym projekcie, otrzymuje tytuł menadżera wiedzy i myślę, że coś, co jest nie do zastąpienia. Czyli po prostu satysfakcję z tego, że mógł uczęszczać do naszej szkoły. Młodzi artyści. Ja na chwilkę przerwę tę prezentację. Mianowicie chciałbym pokazać efekty pracy w środowisku technologicznym uczniów. Jednym z takich przykładów może być stworzenie audiobooka przez uczniów. To jest materiał, który uczniowie stworzyli w ciągu 2,5 godziny, zupełnie do tego nieprzygotowani, prowadzeni przez mentora. To jest audiobook, ja tutaj będę pokazywał za chwilę takie screeny z okładki. Idealny model, moim zdaniem, czy przykład pracy projektowej. Proszę. Młodzi artyści przedstawiają Sforki Potworki. Przezaszło przyjaciół czterech, cyklopka, glucik, zombiak i wampirek też. Dotarli do zamku wrót, a tam czekał na nich duch. Bum, bum, bum. Pewnej nocy wampirek, zombiaczek, glucik i cyklopka wymknęli się z domu. Zombiaczek powiedział: słyszałem, że w knajpie jest czadowy koncert. I tak dalej, i tak dalej. To jest pewna opowieść tych dzieci, ilustrowana muzyką, którą odtworzyli ze swoich urządzeń, opisana scenariuszem, który sam stworzyli, a także zilustrowana, tak, pracami, które sami wykonali w tym projekcie. 2,5 godziny wystarczyło, żeby coś takiego stworzyć. Uczniowie w technologii o tym, co już było o tym mowa w filmie na początku, korzystają właśnie z elektronicznych zasobów edukacyjnych. Wolę używać tego określenia niż e-podręcznik. Tworzą takie elektroniczne podręczniki sami w postaci kronik, w postaci podsumowań, albo na przykład tworzą filmy, dzięki którym możemy poznać pewne historie, ich historie, historie ich klasy, ich kolegów, ale na przykład to, w jaki sposób przebiegała konferencja edukacyjna we wrześniu. Taki film również powstał. Zanim włączę ten film, chciałbym może krótko wprowadzić. W ubiegłym roku Toruń był gospodarzem 10. konferencji komputery w edukacji. Udało nam się tam pojechać z uczniami, przez 3 dni zwiedzać Toruń w takich 3 grupach tematycznych. Oni przygotowywali, wykorzystując urządzenia, wykorzystując te usługi, o których też na początku mówiłem. I podczas warsztatów, otwartych warsztatów dla uczestników, przygotowali różnego rodzaju materiały. Jednym z nich jest film, którego fragment chcę państwu zaprezentować. Muzyka.
mogła z panem przeprowadzić krótki wywiad? Tak, zapraszam. Jak się pan nazywa? Nazywam się Krzysztof Kranz, jestem pracownikiem planetarium. W jakim roku powstała Geodium? Geodium jest stosunkowo nową salą, gdyż powstało na przełomie kwietnia i maja 2012 roku, czyli bodajże no, prawie rok. W jakim celu powstało? W celu propagowania Ziemi, gdyż sala Geodium, jak sama nazwa wskazuje, jest o Ziemi i wszystkie związane z nim przedmioty są o Ziemi. Czy lubi pan swoją pracę? Tak, uwielbiam. Jestem pracownikiem już od roku i cały czas, codziennie są nowe wyzwania i to mi się bardzo podoba. Dobra, to dziękujemy bardzo. Do widzenia. Dzisiaj jestem przewodnikiem podróży. Od ilu lat jest pani przewodniczką podróży? Od około 20. Jeszcze może jedna. Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 po wrześni przedstawia film pod tytułem Pasowanie na czytelnika klas pierwszych. 19 kwietnia 2013 roku w naszej szkolnej bibliotece było wyjątkowo gwarno i wesoło. Tak jak w latach poprzednich, w tym dniu uczniowie pierwszych klas zostali pasowani na czytelników. Po krótkim powitaniu przez bibliotekarkę panią Hannę Matłukę, członkowie klubu miłośników książki, wcielając się w różne postacie z bajek, przedstawili inscenizację pod tytułem Urodziny Kopciuszka. A tutaj jest troszeczkę wolnego miejsca. No właśnie, prośbę tylko wyjście zawsze zapamiętać. To każdy z was otrzyma dzisiaj od nas pomnik. Zakładkę, na której jest kartka z prośbami książek. I na koniec chciałbym powiedzieć jeszcze o pewnych perspektywach, które w tym mieście dla tego projektu i myślę, że dla projektów, które będą się dalej pojawiać w nim, no jest interesująca. Mianowicie w naszej gminie będzie i już właściwie stoi, tak? Postawiona została taka centralna serwerownia, która będzie skupiać wszelkie usługi, które będą dostępne właśnie w różnego rodzaju instytucjach. Będzie to możliwe dzięki spięciu tych wszystkich instytucji światłowodem, w ramach, który został i będzie wybudowany w ramach działania 8.3 i który też powstaje na potrzeby innego projektu, który się nazywa Interaktywna Września, Internet w każdym domu. Co to nam da? No, myślę, że da nam to wiele. Wszyscy Państwo wiecie, czym jest EduRoam na przykład dla uczniów, absolwentów, studentów. To jest możliwość po prostu przebywania w tym środowisku wszędzie, gdzie się znajdziemy. O innych korzyściach, myślę, dość oczywistych, jeszcze chciałbym na koniec może opowiedzieć, to dostęp, nieograniczony dostęp do zasobów, to także udział chociażby nie tylko dla uczniów, ale właśnie na przykład dla pracowników tych przedsiębiorstw, które wokół wrześni powstają, dostęp do takich interaktywnych kursów, dostęp do wideokonferencji. Ja serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Może na koniec jeszcze dodam jedną rzecz, że w oświacie naprawdę nie jest tak źle i myślę, że są dziedziny, które wymagają też dość intensywnej pracy. O tym, jak chęci wyprzedzają możliwości, może niech świadczy taki prosty przykład. Niedawno wsiadłem do wagonu, który miał napis wagon multimedialny. I wierzcie mi Państwo, ja nie mogłem tam podłączyć żadnej ładowarki, bo nie było gniazdka, w które mógłbym je włożyć. Dziękuję. Dziękujemy, Darku, bardzo. Jak prosiłem o to, żeby na koniec odpowiedział na pytanie, dlaczego im się udało, ale wydaje mi się, że to jest bezsensowne pytanie, bo to się nie udało. To po prostu tak jest, że jeżeli ktoś ma wiedzę, ma chęć, ma trochę zaparcia, to jest w stanie zrealizować wszystkie te cele. Chciałbym poprosić w tej chwili pana Ryszarda Rumińskiego, pełnomocnika do spraw społeczeństwa informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Boże, jakie to długie wszystko.
który przedstawi Państwu projekt w skali makro, projekt, który z tych samych powodów osiągnął sukces. Już nie mówię udało się, osiągnął sukces. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tutaj na wstępie chciałbym pogratulować mojemu przedmówcy, bo rzeczywiście no jest się czym pochwalić tutaj. Rzeczywiście tutaj ta szkoła spełnia większość standardów, o których my myślimy teraz, żeby wdrożyć we własnych szkołach, czym też będę pewnie nawiązywał w mojej prezentacji. No proszę Państwa, chciałem pokazać tutaj projekt trochę w większej skali, takiej wojewódzkiej. Jak my ten projekt realizowaliśmy? No przede wszystkim w województwie mamy tutaj takie podejście zintegrowane, czyli lubimy dbać o to, żeby wszystkie elementy niezbędne do tego, żeby projekt zafunkcjonował, no po prostu w jakimś tam stopniu zabezpieczać po własnej stronie. Dlatego stworzyliśmy coś na kształt takiego naszego wielkanocnego jaja, jak my to określamy, czyli programu różnych działań, różnych projektów, no które tutaj wymieniają się różnymi, że tak powiem, komponentami, zazębiają się, jeżeli chodzi o pewne elementy infrastrukturalne. No między innymi jesteśmy też jako województwo właścicielami własnej sieci szerokopasmowej, która była jeszcze wybudowana w ramach sporu. To jest Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna. No również te elementy będziemy wykorzystywać w realizacji naszych programów. Między innymi też realizujemy programy w ramach wykluczenia cyfrowego. Czyli tych dziedzin jest dosyć dużo, czyli poza POIG-iem 8.3 również projekty z RPO dotyczące właśnie edukacji, dotyczące e-kultury oraz e-zdrowia. No jak Państwo widzą, bardzo wiele różnego rodzaju współpracujących instytucji, głównie jednostek samorządu terytorialnego, ale nie tylko. No tu krótka informacja o projekcie. No to jest, jak Państwo widzą, projekt jest dosyć duży i zintegrowany. Składa się z trzech modułów, czyli e-zdrowie, edukacja, o której za chwileczkę będę mówił, i e-kultura. No, kwota projektu ponad 100 milionów złotych. Oczywiście takie duże projekty mają swoje zalety, mają swoje wady. No, przede wszystkim w takim dużym projekcie dużo łatwiej jest wykorzystywać różnego rodzaju oszczędności, które się generują na różnych postępowaniach przetargowych. No i właśnie dlatego też postanowiliśmy zrobić taki projekt w formie zintegrowanej. No przede wszystkim jaki był cel tutaj w zakresie tego modułu edukacja? No chcieliśmy przede wszystkim zapobiegać takiemu niekorzystnemu zjawisku, no, które już w tej chwili troszeczkę, że tak powiem, jest w mniejszym stopniu występuje. To znaczy, że informatyka czy też technologia bardzo często w szkołach koncentruje się tylko w klasach informatycznych. Natomiast no, bardzo rzadko do tej pory była wykorzystywana przez zwykłych nauczycieli, zwykłych przedmiotowców. No po prostu wyprowadzamy tą technologię z klas informatycznych, no i wprowadzamy do zwykłych klas przedmiotowych. No dlatego też nasza decyzja, żeby zacząć od samego dołu, można powiedzieć, czyli od etapu podstawowego edukacji, czyli w pierwszym etapie no, skupiliśmy się tutaj na klasach 1-3. No tutaj nawiążę jeszcze do mojego przedmówcy. No wiemy, że taką główną barierą we wprowadzaniu technologii w szkołach jest przede wszystkim niedostatek infrastruktury. Tak? No tutaj przede wszystkim niedostatek infrastruktury sieciowej. Zresztą to widzieliśmy chociażby po ostatnim badaniu w Kujawsko-Pomorskim, gdzie no, wspólnie z kuratorium sprawdzaliśmy, jaka jest dostępność do internetu w klasach, czyli w oddziałach klasowych, nie mówię tutaj o szkołach. No i wyszło nam, że około 50% oddziałów klasowych jest pozbawionych dostępu do internetu, co w żadnym stopniu nie wynikało chociażby z braku dostępu do infrastruktury czy też operatorów telekomunikacyjnych, ale bardziej właśnie z niedostatecznej infrastruktury wewnętrznej, czyli braku sieci LAN, no i przede wszystkim braku sieci bezprzewodowej, no bo jak wiemy, bez sieci bezprzewodowej no urządzenia mobilne, które w tej chwili są fundamentem nowoczesnych rozwiązań w edukacji, no po prostu nie mają racji bytu. Projekt, jak Państwo widzą, jest rozległy. W zasadzie tylko jedna gmina nie, w tym projekcie nie uczestniczy. Był to projekt realizowany wspólnie ze 156 partnerami samorządowymi. Były to zarówno gminy, jak i powiaty. Po prostu łatwiej nam tutaj jako samorządowi zrealizować taki projekt w partnerstwie i działać w tym momencie przez organy prowadzące. No tak też uczyniliśmy. No, w ramach tego projektu no, obsłużyliśmy 631 szkół podstawowych z całego województwa. No i tutaj jakie zadania przede wszystkim chcieliśmy tutaj zrealizować. Tak jak powiedziałem, dostrzegliśmy tutaj ten niedostatek infrastruktury, a jednocześnie chcieliśmy przede wszystkim wprowadzić tą technologię już w klasach, czyli no, niejako wymusić ten proces.
No i tutaj przede wszystkim w tym pierwszym zadaniu, tak jak robiliśmy analizę, wyszło nam, że najbardziej taką, można powiedzieć, efektywną ekonomicznie formą, no, która pozwalała się jednocześnie zmieścić w budżecie projektu, ale też obsłużyć taką liczbę jednostek, no to jest przede wszystkim wyposażenie tych oddziałów klas 1 do 3 w zestawy do interaktywnego nauczania. No oczywiście tutaj wybraliśmy tablicę interaktywną, oczywiście to był cały zestaw, za chwileczkę powiem, z czego ten zestaw się składał, no ale to nie jest jedyny element naszego projektu. Również w ramach tego projektu realizowaliśmy pracownie dydaktyczne, czyli wykorzystywaliśmy tutaj nasze centra edukacji nauczycieli, nasze jednostki doskonalenia nauczycieli. W tej chwili te jednostki są wyposażone w pracownie mobilne, czyli to już tak jakby obsługujemy troszeczkę wyższe etapy edukacyjne, czyli nie tylko 1-3. No te pracownie mobilne się składają zarówno z komputerów, jak i różnego rodzaju zestawów czujników do przeprowadzenia doświadczeń, no przede wszystkim z przedmiotów przyrodniczych. No chcemy tą formę również edukacji popularyzować, dlatego te pracownie w ilości 15 sztuk będą w dyspozycji naszych KPC-ów. Są 3 KPC-y we Włocławku, w Toruniu i w Bydgoszczy. No te pracownie będą wypożyczane poszczególnym szkołom, no, które będą oczywiście również w tym wypadku przechodzić odpowiednie szkolenia, tak żeby można było z tych elementów korzystać efektywnie. Utworzenie Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej. No przede wszystkim tutaj się skupiliśmy na sprawie dostępu do treści, czyli też zabezpieczamy content, tak? No tu przede wszystkim treści edukacyjne, przedmiotowe, takie do wykorzystania w klasach od 1 do 6, czyli w całym etapie szkoły podstawowej. Ale nie tylko, przede wszystkim tutaj też naszym wyróżnikiem są treści bardzo bogate, tak? Będą, jeszcze nie są dostarczone, ale będą realizowane treści regionalne, czyli można powiedzieć, że tutaj treści mające nie tylko wymiar taki edukacyjny, tak, ale też również wymiar promocyjny w zakresie województwa kujawsko-pomorskiego. No tutaj oczywiście też realizujemy taki element centralny wyposażenia Centrum Przetwarzania Danych w odpowiedni sprzęt, żeby można było umożliwić serwowanie tego portalu kontentowego. Jak Państwo widzą, nasz projekt nie zawiera aplikacji dziedzinowych. No w tym projekcie no, chcieliśmy uniknąć tutaj tego znaczy problemu, tak, no, bo ze względu na skalę projektu, no i można powiedzieć to, że szkoły w różny sposób sobie radzą, jeżeli chodzi o aplikacje dziedzinowe. No tutaj przede wszystkim chcieliśmy się skupić na dostarczeniu no, najbardziej potrzebnego sprzętu, no i również treści edukacyjnych, co tu w tym projekcie realizujemy. No przede wszystkim skala, tak? No tutaj skala tego projektu jest bardzo duża. No i też za chwileczkę powiem, że również przygotowujemy w tej chwili do startu, w zasadzie za miesiąc już powinno się pojawić postępowanie przetargowe na projekt, który będzie w podobnej skali realizowany, bo jednak tym pierwszym projektem wywołaliśmy duże zapotrzebowanie. No tutaj bardzo, że tak powiem, wzrósł popyt na tego typu rozwiązania w naszych szkołach podstawowych. Jeżeli jak się przekonały szkoły podstawowe, że no nie jest to, jest to sprzęt potrzebny, wykorzystywany na co dzień na lekcji, tak, że nie jest do tego potrzebna jakaś specjalna wielka wiedza wśród nauczycieli, no to już teraz tak jakby są dużo bardziej przekonane do startu w tym drugim projekcie, który będzie miał podobną skalę. No zrealizowaliśmy wdrożenie ponad 2346 zestawów tablic interaktywnych, no i 632 wizualizerów. Oczywiście za chwileczkę też powiem, jak to wyglądało. No całe wdrożenie było realizowane, my tutaj o tym głównym wdrożeniu sprzętowym w roku 2010-2011, to był przełom roku. Ja powiem Państwu, że to było od strony, można powiedzieć, logistycznej, no ogromne przedsięwzięcie, tak? No tutaj u nas w województwie w okresie zimowym, czyli tam, gdzie jest 1249 sztuk, uczestniczyło jednocześnie ponad 30 ekip instalacyjnych, które, no wtedy akurat była zima dosyć sroga, tak, które w zaspach praktycznie no, przemierzały to województwo i instalowały te zestawy tablic. No okazuje się, że nawet w tak dosyć napiętym harmonogramie, krótkim czasie, no, udało nam się tutaj osiągnąć sukces i zrealizować no, ten harmonogram. Tak? No, przede wszystkim tutaj był najbardziej trudny okres
w roku 2010. Ten projekt był dodatkowo, powiem Państwu, finansowany z trzech źródeł, tak? Czyli z budżetu województwa, oczywiście ze środków unijnych, ale też ze środków poszczególnych partnerów projektu. No, także tutaj praktycznie musieliśmy spowodować, żeby w jednym czasie na koncie projektu znalazły się te wszystkie środki w komplecie, tak żebyśmy byli w stanie zamknąć wdrożenie w roku 2010, no, co było nie lada wyzwaniem i jeszcze do dzisiaj to wspominamy tutaj, jak to się wszystko toczyło. Jeżeli chodzi o taki skład tego podstawowego zestawu, to no, przede wszystkim zadbaliśmy to o to, żeby to były komponenty wysokiej jakości. No tutaj dużą wagę przykładaliśmy do ergonomii. No wydawałoby się, że takie nieistotne elementy, jak chociażby zawieszenie takiej tablicy, nie mają znaczenia, jednak tutaj przetestowaliśmy wiele różnorakich rozwiązań. No i wybraliśmy takie, które od strony technicznej no, posiada wysokie walory użytkowe, czyli pozwala na wysoką regulację podnoszenia, no i też jest odpowiednio trwałe, tak? Czyli tutaj nie, zawieszenie, które nie zawiera żadnych sprężyn. Jest to oparte wszystko na przeciwwagach, bardzo trwałe mechanicznie rozwiązanie. Wbrew pozorom jest to bardzo istotne, bo przetestowaliśmy na różnego rodzaju chociażby podstawy mobilne, no, które się okazały no, trudne w eksploatacji, tak, i nawet niebezpieczne, jeżeli chodzi o takie małe dzieci. Dlatego no, warto nawet przy takich prostych zakupach, by się wydawało, no, sprawdzić sobie różne rozwiązania, tak żeby tutaj nawet nie pominąć takich, wydawałoby się, mało istotnych elementów, no, które później mogą rzeczywiście przeważyć i zadecydować o tym, czy tego typu urządzenie będzie na co dzień używane w klasie, czy też nie. No, zdecydowaliśmy się oczywiście na stałe zawieszenie, tak żeby te urządzenia nie zaraz nie znalazły się gdzieś pod folią, tylko żeby były używane na co dzień w klasie. Oczywiście tutaj też fragmentem tego zestawu był projektor, notebook. No i całe również szkolenie podstawowe z wykorzystania tego zestawu. Jeżeli chodzi o szkolenia, no to też bardzo dużą wagę przykładamy do szkoleń, z tego względu, że jest to tak naprawdę element, który decyduje o powodzeniu takiego projektu. No to szkolenie jest wielowarstwowe, także pierwsze szkolenia były przeprowadzone na miejscu w szkole, bezpośrednio przez wykonawcę instalacji, no a oczywiście kolejne warstwy, tak, są już realizowane przez nasze centra doskonalenia na nauczycieli, no i tak tutaj kierujemy również programami realizowanymi w ramach POKL-u, no żeby te elementy się zazębiały, żebyśmy tutaj mieli pewnego rodzaju wzmacnianie, tak, efektu tego projektu realizowanego w ramach RPO. No tutaj są cele, tak, o których nie będę, można powiedzieć, nie będę się nad nimi rozwodził za bardzo. No, wartość projektu to było blisko 32 miliony złotych. To jest oczywiście, nie jest wartość całego projektu, jedynie wartość, można powiedzieć, tego wdrożenia związanego z dostawą tablic i przeszkoleniem szkół, przeszkoleniem, no przepraszam, to jest drugi już projekt, tak, który będziemy realizować, czyli tak jak Państwo widzą też mniej więcej 30 milionów, to jest bardzo podobna skala. W tym drugim projekcie będzie około 2139 sztuk. No tutaj jakie wnioski się nasuwają z realizacji tego projektu? No oczywiście Państwo wiedzą, że sprzęt to nie jest najbardziej istotny. No w szkole najbardziej istotny jest człowiek, najbardziej istotni są nauczyciele. Dlatego tutaj odniosłem się do prezentacji mojego przedmówcy, no, który zabezpieczył wszystkie tak naprawdę istotne elementy, które powodują, że takie wdrożenie może zyskać powodzenie. No przede wszystkim chodzi tutaj o dobrą infrastrukturę w szkole, tak? Która też jest związana właśnie z dostępem do bezprzewodowego internetu, ale też przede wszystkim z takimi prozaicznymi elementami, jak chociażby zapewnienie wsparcia technicznego, tak? Bo nauczyciel, no on musi mieć, korzystając z technologii na lekcji, musi mieć przede wszystkim komfort, tak? Komfort polegający na tym, że jeżeli ma pracować nad tym praktycznie, nie powinien się zajmować kwestią techniczną, tak? Czyli tutaj jest bardzo dobry pomysł, żeby zatrudnić osobę administratora do rozwiązywania takich prozaicznych problemów, no, które zawsze się pojawią w przypadku urządzeń, tak? No, a bardzo często, no, jeżeli taki problem wystąpi raz, no to później nauczyciel już na przykład już nie chce korzystać z takiego urządzenia, tak? Bo się zrazi, bo jest coś, bo powiedzmy, technicznie nie zafunkcjonuje. Oczywiście tutaj dalej będziemy się też skupiać na
na realizacji kolejnych rozwiązań technicznych w postaci urządzeń mobilnych, czyli no, tak jak powiedziałem, wsparcie techniczne jest ważne, są ważne szkolenia, no i dalej urządzenia mobilne. To jest też bardzo ważna sprawa, to co też padło w poprzedniej prezentacji, że nauczyciel zawsze musi mieć wybór, tak, bo nie zawsze na lekcji no, będzie korzystał z technologii, tak, także technologia nie może zastępować tradycyjnych form edukacyjnych, no, a jedynie stanowić swego rodzaju uzupełnienie. No i tutaj bardzo dobrym rozwiązaniem są zestawy mobilne, które można, jeżeli jest taka potrzeba, wykorzystywać na lekcji. One są w wygodnych, powiedzmy, formach, czyli są dostępne w takich szafkach, które można przetaczać pomiędzy klasami lekcyjnymi. Czyli tutaj ten scenariusz 1:1 nie zawsze musi oznaczać, że kupujemy tyle urządzeń, ile mamy uczniów w szkole, no tylko kupujemy po prostu tyle, ile w danym momencie no, nauczyciele wykorzystują. No to nie, oczywiście nie każda lekcja musi być prowadzona z wykorzystaniem komputerów. To jest bardzo ważne. No i oczywiście tutaj te sprawy związane z dostępem do treści, no i z również ze szkoleniami nauczycieli, bo no, bez tego w zasadzie żaden projekt tego typu no, nie ma szans na powodzenie. Dobrze, bardzo dziękuję. Ja również. My również dziękujemy bardzo, panie Ryszardzie. Usłyszeliśmy o projekcie, który jest projektem w skali makro. Myślę, że kolejnym uzupełnieniem tych naszych dzisiejszych prezentacji będzie prezentacja pana Damiana Wiedulskiego, dyrektora segmentu klientów kluczowych i korporacyjnych w Orange Polska. Spróbujemy spojrzeć na udane projekty z punktu widzenia firmy komercyjnej, bo wszystkim nam, to nie jest tak, że to jest jakieś rozbicie, nam wszystkim naprawdę zależy na dokładnie tym samym, na tym, żeby projekt został przeprowadzony w sposób prawidłowy. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Witam Państwa. Zanim przejdę do tej konkretnej części mojej prezentacji, która opisze ten szczegółowy projekt, muszę powiedzieć, że koledzy wrzucili mi tutaj kilka slajdów na początek takich ogólnych. Tak jak im się przyjrzałem, też patrząc na wypowiedzi tutaj moich znakomitych przedmówców, muszę powiedzieć, że ogarnęła mnie taka refleksja. Nie wiem, czy oglądali Państwo taki film, jakieś 25 lat już ma, dokumentalny, pod tytułem Defilada, nakręcony z okazji 40-lecia Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, bodajże tak się chyba w pełni nazywa. I tam w pamięci jakoś utkwił mi jeden fragment, był taki wspaniały pomnik Kim Ir-sena w takiej pozycji i podpis Kim Ir-sen udzielający rolnikom porad o uprawie zboża. Więc muszę powiedzieć, że trochę zacząłem się czuć jak rzeczony Kim Ir-sen. No niemniej postaram się sprostać wyzwaniu. W agencie mam kilka rzeczy. Jedna rzecz to właśnie ten fragment w stylu porad dla rolników o uprawie zboża, więc postaram się go jakoś skrócić. Potem przeszedłbym do konkretów, czyli do tego, co zrobiliśmy i co możemy robić, żeby Państwu pomagać w tej warstwie infrastrukturalnej, tej, która jest potrzebna, żeby to wszystko, co robimy w warstwie wyższej, w warstwie treści, faktycznie mogło zadziałać. Więc my ze swojej strony też dostrzegamy to, że rzeczywistość się zmienia, że rola szkoły, rola nauczycieli i zachowanie uczniów, czy ich potrzeby są zupełnie inne niż do tej pory. I to widzimy też bardzo wyraźnie również w innych obszarach naszej działalności. Jesteśmy operatorem telekomunikacyjnym, to jest nasze takie pierwotny obszar działalności. Widzimy wyraźnie, że tak naprawdę to, co było kiedyś jakimś takim dobrem, najpierw było dobrem rzadkim, potem było dobrem już takim bardziej powszechnym, w tej chwili staje się oczywistością. Tak? Myślę, że każdy z nas, jak tak się by chwilę zastanowił, w sumie ciężko sobie wyobrazić, jak wyglądało życie, kiedy nie było internetu. Ja powiedziałbym czasem, akurat z pewną nostalgią, zastanawiam się, jak wyglądało życie, kiedy nie było PowerPointa. Ale
Widzimy, że tak naprawdę po tych choćby danych, o których tutaj, które widzicie Państwo tutaj, dotyczących internetu, wcześniej był to internet stacjonarny, teraz internet mobilny, praktycznie wszyscy z niego korzystają, wszyscy są w zasięgu, wszyscy są podłączeni. Taka prosta rzecz z życia prywatnego uczniów, no jestem też ojcem, więc mam dzieci w wieku szkolnym i muszę powiedzieć, że na przykład jedna z rzeczy, która wzbudziła we mnie niekłamane zdziwienie, to było to, że mój syn zapytany kiedyś przeze mnie, dlaczego nie ma planu lekcji, takiego na kartce, no ja zawsze miałem taki plan lekcji przyczepiony gdzieś tam na biurku, nad biurkiem, no stwierdził, że nie ma takiego planu lekcji, ponieważ plan lekcji jest w internecie, jest mu on absolutnie zbędny, komputer jest zawsze włączony i plan lekcji jest po prostu tam. Więc jest to zupełnie inne pokolenie, w zupełnie inny sposób korzystający z sieci. No i wydaje mi się, że po prostu oni tam będą i w sumie to od państwa zależy w dużym stopniu, czy szkoła też tam będzie, czy też nie. Więc tak jak powiedziałem, zmienia się rzeczywistość, zmienia się środowisko nauczania. Tym samym też no, wydaje nam się, patrząc troszkę może z zewnątrz, że musi zmieniać się szkoła. I teraz, żeby się zmieniła, musi mieć pewne fundamenty. Tak? Jest taka dość znana anegdota na temat Napoleona, jego wizyty w jednym z miasteczek francuskich, pewnie ją Państwo słyszeli, czyli wjechał do miasteczka, zdziwiony, nie strzelają na powitanie, nie ma fanfar, nie strzelają z armat. Burmistrz odpytany na tę okoliczność stwierdził, po pierwsze, ser, nie mamy armat. No, generalnie konkluzja tej anegdoty była taka, że Napoleon oświadczył, że pozostałe powody go nie interesują. Natomiast co możemy zrobić, żebyśmy mieli te armaty, tak? Czyli żebyśmy mogli tą całą ewolucję współczesnej szkoły zrealizować. Co w szczególności my jako Orange możemy w tej dziedzinie dla Państwa zrobić? I tutaj przechodzę do tego już konkretu, czyli do projektu, który zrealizowaliśmy parę lat temu. Ten projekt jest wdrożony i służy uczniom, służy nauczycielom, służy rodzicom, czyli projekt o polskiej e-szkoły. Ten projekt, w ramach tego projektu my byliśmy integratorem, czyli kimś, kto odpowiadał za całość tego projektu, natomiast oczywiście realizowaliśmy go nie sami, realizowaliśmy go we współpracy z partnerami. Tymi partnerami był OFEK, był Vulkan. W ramach tego projektu dostarczyliśmy do 111 placówek w Opolskiem całościowe rozwiązanie, które z jednej strony pozwoliło połączyć te wszystkie placówki w jedną rozległą sieć wymiany danych i to jest ta część, w której my daliśmy największy wkład ze swojej strony, czyli z jednej strony budowa tej sieci rozległej, która połączyła wszystkich, dostarczenie łączy transmisji danych do każdej ze szkoły, dostarczenie łącza, które pozwoliło wyjść tej całej sieci na świat. Następnie element szkolny, tak? Czyli w każdej szkole sieć komputerowa, lokalna, sieć Wi-Fi, pewna ilość terminali, powiedziałbym nawet dość znaczna, bo w ramach tego projektu dostarczono łącznie 5500 laptopów. Oprócz tego dostarczono też oczywiście kilkadziesiąt serwerów, dużą ilość przełączników sieciowych, no mnóstwo infrastruktury, której szczegółami nie będę Państwa zanudzał. Jeżeli chodzi o czynniki sukcesu, no to tak naprawdę pewną trudnością było rzeczywiście dostarczenie infrastruktury o odpowiedniej jakości do tych wszystkich szkół. Połączyliśmy te szkoły łączami o szybkości 2 megabitów. Tak naprawdę pewna refleksja z projektu jest taka, że okazało się to dość szybko za mało.
I w tej chwili, gdybyśmy mogli coś proponować, to okazuje się, że to zapotrzebowanie na pasmo jest dużo większe. Natomiast po stronie, powiedzmy, takich miękkich rzeczy, to tak naprawdę dość krytyczne było skuteczne zarządzanie całością projektu. Tak? I tym, żeby na koniec dostarczył on faktycznie wartość klientowi, czyli żeby spięły się te wszystkie rzeczy twarde, sieć, te wszystkie lokalne instalacje, dostawa komputerów i wreszcie oprogramowania. I to jest to, co na bazie tego projektu wydaje nam się, że jest pewną wartością, którą możemy dostarczać w przyszłości, czyli tego typu kompleksowe rozwiązanie, które tak naprawdę dla Państwa stanowiłoby tego typu armatę, o której mówiłem. No i jeszcze jedna rzecz na koniec. Armaty niewątpliwie kosztują. No i te też kosztują. Natomiast jeżeli chodzi o finansowanie, to wydaje nam się, że tutaj rzeczywiście znakomitym kierunkiem są fundusze unijne. One były i w dalszym ciągu będą. Jeżeli chodzi o ten konkretny projekt, to jego wartość wynosiła około 44 milionów złotych. 111 placówek, tak jak powiedziałem, około 5 tysięcy, ponad 5 tysięcy laptopów dostarczonych do pracowni dla uczniów, dla nauczycieli, projektory multimedialne i oczywiście cała sieć. A więc tak naprawdę bardzo, bardzo poważna inwestycja i środki własne wynosiły tylko 15%. I patrząc na to, jak będzie wyglądała przyszłość, jeżeli chodzi o to źródło finansowania, które, tak jak powiedziałem, wydaje nam się tutaj bardzo adekwatne i wspierające też mocno cele unijnej agendy cyfrowej, no to ta alokacja widać, że tak naprawdę jest na podobnym lub większym poziomie niż to, co było do tej pory. Więc tutaj wydaje nam się, że to jest ten kierunek, o którym powinniśmy myśleć. No i to jest w zasadzie wszystko z mojej strony, biorąc pod uwagę, że jesteśmy już na ostatnich metrach przed naszym wieczorną częścią, to starałem się tak jakoś skrócić tą moją prezentację. Dziękuję bardzo. Doceniam i dziękuję bardzo, ale ja myślę, że Państwa nie zanudziliśmy do tej pory tymi prezentacjami, one chyba się jakoś podobały, prawda? To jeżeli tak jest... Krzysztofie? Państwa, to jest pewnego typu niespodzianka, ale ponieważ tak nam dobrze idzie z czasem, więc postanowiliśmy jednak włączyć do programu jeszcze jeden element. Bo my też jesteśmy optymistyczni, chcieliśmy pokazać bardzo optymistyczną wizję. Jak widać było w tych naszych prezentacjach do tej pory, widać było oczywiście całość tego, co nazywamy potocznie cyfrową szkołą, ale najbardziej jak zwykle widać rzeczywistość, czyli sprzęt, czyli technologie, rozwiązanie, etc., etc. Więc my postanowiliśmy Państwu za taki drobny przerywnik pokazać w postaci filmu, który pochodzi z dnia otwarcia takiej inicjatywy, którą nasza organizacja postanowiła wspólnie z firmami i władzami miasta Tarnowa otworzyć. Inicjatywa nazywa się Fabryka Przyszłości i w niej rodzą się pomysły na dydaktykę cyfrową, na dydaktykę, na nowe metody dydaktyczne, a właściwie te metody dydaktyczne, które znamy, o których czytamy w podręcznikach, ale które są bardzo rzadko stosowane w szkołach. I w związku z tym uważamy, że te aktywizujące ucznia i nauczyciela metody nauczania znakomicie sobie radzą z pomocą technologii informacyjnych. I w tym zakresie eksperymentujemy i dzięki temu powstała metoda fabryczna edukacji cyfrowej, jak Państwo tutaj widzą. Metoda, która się odnosi oczywiście do doskonalenia zawodowego nauczycieli. To jest broszurka o tym, jak powinno się dzisiaj uczyć nauczycieli uczyć, ale jak wprowadzać metody dydaktyczne, które aktywizują ucznia, które są dobre dla tej współczesnej szkoły. My będziemy o tym jutro mówili podczas specjalnego seminarium. Ja zapomniałem, czy to jest o 11, czy o 12, ale jutro, proszę Państwa, przez godzinę wspólnie z doktorem Łukaszem Srokowskim będziemy o tym mówili, a teraz poproszę o film. Dziękuję.
Uczniowie mają dosyć uczenia się wyłącznie ze szkolnych podręczników oraz nauki, która kojarzy się z męczącym procesem przyswajania wiedzy. Nie chcą szkoły, która jest skansenem technologicznym. Potrzebują rozwiązania na miarę XXI wieku. Rozwiązania, które będzie odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata. Zatem czego tak naprawdę potrzebuje szkoła, aby stać się nowoczesną? Szkoła często kojarzy się z czymś nudnym, z czymś, co jest niefajne, z czymś, co jest przymusowe. Bez nowoczesnych metod nauczania nie jesteśmy w stanie dotrzeć do uczniów. Aktualnie nie znam innego sposobu nauczania niż taki, w którym te nowe technologie w jakiś sposób są wykorzystywane, nawet w sposób najbardziej konserwatywny. Szkoła nie może tkwić w epoce kredy, wtedy kiedy społeczeństwo żyje w epoce cyfryzacji. Czy cyfrowa szkoła, czy inne projekty, jakie u nas w państwie się odbywają, polega to na tym, że najpierw zaopatrujemy szkołę, a potem mówimy, no pokażcie, że coś z tego macie. Więc tu jest na pewno błąd metodologiczny, jaki popełniamy. Tym, co dla nas jest niezwykle ważne, jest nie to, żeby ten sprzęt pojawił się w szkołach, tylko żeby miał realny wpływ na zmiany w procesie przekazywania wiedzy, w procesie uczenia. Nie wystarczy kupić urządzenia, trzeba mieć pomysł na wykorzystanie ich i to jest warunek, od którego trzeba zacząć. Jeżeli nie zmienimy systemu edukacji, jeżeli nie damy nauczycielom narzędzi, dzięki którym będą mogli być sami najpierw mobilni, zrozumieć tą możliwość, jaką daje nowa technologia, to oni nie będą mogli skutecznie uczyć swoich wychowanków. Nauczyciel, wykorzystując tę technologię na lekcji, współpracuje z uczniami, pokazuje im, jak korzystać, jak zdobywać wiedzę, ale równocześnie jednak zostaje tą osobą, która ma w klasie dużo do powiedzenia. Jest to jedno z niewielu miejsc, w których można prowadzić takie szkolenia, gdzie nauczyciele naprawdę mają dostęp do dobrego sprzętu, gdzie ten sprzęt jest dobrze przygotowany, jest zaprojektowany pod ich potrzeby. To jest szkolenie, które ma dać im wiedzę i umiejętności potrzebne do tego, żeby mądrze korzystać z narzędzi cyfrowych na lekcjach. Mądrze korzystać oznacza być w stanie je używać, nie tylko po to, żeby były atrakcyjne i ładne, ale przede wszystkim po to, żeby skutecznie pozwalały nauczać. Technologia jest dobra wtedy, kiedy jest transparentna, kiedy jej nie widać. Uczniowie robią jakąś konkretną rzecz, a to, że korzystają z narzędzi cyfrowych, to jest na takiej samej zasadzie, jakby korzystali z ekierki, cyrkla czy długopisu. Szkoła po to, żeby była dla ucznia nie tylko atrakcyjna, ale także twórcza, żeby była autentyczna, musi posługiwać się dokładnie takimi samymi kanałami informacyjnymi, z jakich uczeń na co dzień korzysta. Nowoczesne technologie to jest taki naturalny świat dla ucznia. Oni tak naprawdę z tymi technologiami mają na co dzień do czynienia bardzo dużo. Już jesteśmy przyzwyczajeni i jest nam po prostu łatwiej pewne rzeczy znaleźć, zrozumieć. Te dzieci faktycznie przychodzą z tym przygotowaniem z domu, ale ono nie zawsze jest właściwe. Nauczyciel i dyrektor powinien być też przewodnikiem po tym świecie, bo to jest jednak świat, który niesie też wiele niebezpieczeństw. Trzeba pokazać, w jaki sposób w tym świecie cyfrowym należy funkcjonować. To jest tak naprawdę najważniejsze w edukacji. To, żeby nauczyciel potrafił dobrać tak metody i narzędzia, spośród dostępnych dzisiaj, spośród najbardziej nowoczesnych również, żeby pozwalały zrealizować podstawę programową, żeby pozwalały nauczyć te dzieci tego dokładnie, czego dzieci w danym momencie powinny być nauczone. Wszystkie te elementy sprawiają, że lekcja jest bardziej ciekawa i dzieci się czują jakby w swoim troszeczkę świecie i w swoim takim obszarze działania. Nauka szkolna wychodzi poza mury szkolne. Po prostu uczniowie mogą uczyć się, wykorzystując komputer oraz odpowiednie materiały cyfrowe, w dowolnym miejscu oraz w dowolnym czasie. Kanony wychowawcze pozostają te same, natomiast narzędzia się zmieniają, więc cyfrowa szkoła jest takim dobrym sposobem na wkraczanie w nową rzeczywistość. Fabryka Przyszłości jest takim dobrym tarnowskim dzisiaj przyczółkiem, a za chwilę mam nadzieję, że będzie to powszechny standard w Małopolsce, gdzie będziemy niezależnie od wieku uczyć nowych technologii. Dzięki cyfrowym technologiom można, mieszkając w Tarnowie, pracować de facto dla firmy z dowolnego miejsca na ziemi, a potem stworzyć własną firmę, która będzie właśnie kooperowała z ludźmi z całego świata.
Chcemy stworzyć dla nich takie miejsce, w którym oni będą próbowali tworzyć swoje własne biznesy, swoje małe usługi, które później po doinwestowaniu będzie można uważać już za gotowe na rynek. A wiadomo, że inwestycja w przyszłe pokolenia jest tą najwłaściwszą inwestycją, no bo ona nam przyniesie i to, co jest ważne w przyszłych pokoleniach i otworzy na nowe technologie, nauczy ich używać. Bez nowoczesnych technologii nie postawimy gospodarki, bez nowoczesnych technologii nie poradzimy sobie w życiu, nie usprawnimy medycyny itd., itd. Jeszcze kilka lat temu nie wierzyliśmy, że jest to możliwe do zrealizowania, ale później w miarę konkretyzowania pomysłu podjęliśmy współpracę. Fabryka przyszłości dla nas jest pomysłem, który pozwoli promować pewne interesujące pomysły, jak wykorzystywać technologię w szkole. Ta fabryka przyszłości to jest to, czego brakowało przez ostatnie 10 lat w Polsce. No uważam, że to jest wspaniały początek czegoś, co będzie realizowane nie tylko w Tarnowie, ale w całej Polsce. Jak się nie zabierzemy do tego pociągu pod tytułem cyfrowa przyszłość, to niestety zostaniemy na tym peronie już, bo pewnie nigdy nie dogonimy.